Pobierawy są moją ojczyzną wyobraźniową. To jest takie miejsce, które posiało we mnie ten rodzaj wyobraźni, jaki później odnajduje się na ekranie, czy to w pierwszych moich filmach, czy jak pan powiedział, w ostatnich, bo nie w ostatnim. Tak po prostu jest, że Pobierawy są zawsze, gdziekolwiek bym nie był na świecie. W dżungli amazońskiej byłem też z Pobierawami, na Polinezji francuskiej byłem też z Pobierawami, w najgłębszej jaskini Włoch, Antro del Corchia. Za czasów sportowych jeszcze też Pobierawy miałem pod żebrami. To jest takie miejsce, które się nosi ze sobą i czasem bywa, że ten refleks spod żeber odnajduje się na ekranie, no tak literalnie, tak wprost, jak w przypadku tego filmu i w przypadku tych, w których nazwa Pobierawy wypadała. A czasem przez inne promieniowania te Pobierawy się odnajdują, ale zawsze się odnajdują, więc brak zgody na tezę, że wróciłem tam, ja nigdy stamtąd nie wyjeżdżałem.